Marta Szymik. Moim i Państwa gościem jest Anna Romik z Kancelarii Traktat. Dzień dobry. Witam. Pani mecenas, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, co to jest RODO, mówiliśmy o karach. A czym są dane osobowe? Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej bez większych nakładów finansowych czy też czasowych. Tak dla ciekawości powiem też, że dane osobowe to na przykład nasz wizerunek, nasza twarz. Wróćmy do RODO. Pani mecenas, kto jest zobowiązany do przestrzegania tych przepisów? Do przestrzegania tych przepisów zobowiązane są wszystkie podmioty, które w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe. Ale tak najlepiej będzie na przykładzie zarówno wielkie korporacje, duże firmy, jak i osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, ale w ramach tej działalności przetwarzają dane osobowe, czy swoich pracowników na przykład, czy też kontrahentów, z którymi zawierają umowy. Jakie dokumenty powinniśmy wypełnić, podpisać, żeby spełniać wymogi tej reformy? Jak już wcześniej mówiłam, ta reforma, rozporządzenie zrywa z fikcją ochrony danych osobowych. Nie mamy już gotowców, czyli gotowych dokumentów, które wypełniamy, podpisujemy, chowamy do szafy i jesteśmy spokojni, że przestrzegamy przepisów prawa. Rozporządzenie, zamierzeniem rozporządzenia jest z jednej strony jednolitość wobec wszelkich podmiotów przetwarzających dane, ale z drugiej strony elastyczność. Te przepisy są troszkę, tak jakby obrazowo powiedzieć, szyte na miarę. To znaczy one mówią tak, każdy przedsiębiorca, każdy podmiot, który przetwarza dane, powinien usiąść, zastanowić się, co przetwarza, jak przetwarza, na jakie ryzyko naraża te dane osobowe i adekwatnie do tego, jakby do tych procesów dostosować zabezpieczenia i procedury, które mają chronić te dane osobowe. I wówczas można powiedzieć, że wtedy może być spokojny. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.